Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Muszę przyznać, drodzy Państwo, że z tego samochodu nie chce się wysiadać. Mówić o Citroenie Kaktusie, że jest miasto odporne, tak, to prawda. Ale w pełni miasto odporne jest właśnie Nissan Navara. Auto terenowe, auto tak naprawdę wół roboczy, do tego został stworzony. Jeszcze większa przestrzeń ładunkowa i masa, ponad tonę możemy tutaj nieść. Natomiast na pewno rewolucyjne zawieszenie, które nie jest sprężynami piórowymi, a które nie jest resorami piórowymi, a przypomina raczej wielowacharz, co nadaje temu autu właściwości jak najbardziej miejskie. Tym jednak, co najbardziej miejskie w aucie jest, proszę tylko zobaczyć, wnętrze. Ten samochód w ogóle nie przypomina auta typu pick-up. No może te poręcze, te rączki, żeby złapać się w ciężkim terenie, zwiastują, że mamy do czynienia z tego typu samochodem. Dosyć długi lewarek zmiany biegów i przełączniki napędu i jego blokady, ale panel wskazań, tablicy rozdzielczej, czerń fortepianowa po środku, welur na siedzeniach czy tutaj na boczkach drzwi, to wszystko sprawia, że tym samochodem jeździ się szalenie wygodnie. No oczywiście ma jedną wadę, 150 tysięcy złotych, ale i tak w stosunku do konkurencji, do Isuzu, do Volkswagena Amaroka, to jest bardzo ciekawa oferta i ja wcale się nie dziwię, że to auto na świecie jest tak szalenie popularne. Dodaje dużo pewności siebie, bardzo dużo, czasami aż za dużo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.